Cześć, witam serdecznie. Jestem Beata, co niektórzy mnie znają, a jeśli nie, to zapraszam serdecznie wszystkich naszych nowych uczestników do wspólnych ćwiczeń. Zapraszam Was, już rozpoczynamy. Stajemy sobie na macie, w domu jesteśmy, nie musimy mieć obuwia sportowego, możemy sobie spokojnie te ćwiczenia wykonywać bez obuwia i bez skarpetek, czyli po prostu na boso. Zaczynamy sobie od stopy, kręcimy sobie do wewnątrz, tak, i na zewnątrz. To samo robimy sobie na drugą stronę, czyli kręcimy sobie do wewnątrz i na zewnątrz. Każde ćwiczenie możecie wykonywać sobie więcej razy, ja troszeczkę skracam nasze ćwiczenie. Teraz na przemienię, czyli odrywamy sobie piętki, stopy są przyklejone do maty i na przemienię możemy sobie dołączyć do tego ramionka, tak. Taki ruch wykonujemy na przemienny. Teraz zatrzymujemy i uwaga, odrywamy tylko pięty, wspinamy się w górę na palce, staramy się zatrzymać równowagę i opuszczamy. Wdech głęboki, nabieramy powietrze i wypuszczamy. I jeszcze raz. Wdech, sięgamy dłońmi jak najwyżej do sufitu i opuszczamy. Tak, jeszcze raz. Wdech głęboko i opuść. Stajemy sobie w szerszym rozkroku, ręce kładziemy na kolanka i kręcimy do wewnątrz, zataczamy takie kółeczka i to samo robimy na zewnątrz, również kręcimy sobie kółeczka, okay. Przechodzimy wyżej, troszeczkę stajemy w mniejszym rozkroku i rozpoczynamy kręcenia bioder. Wykonujemy sobie 8 powtórzeń na lewą stronę i 8 powtórzeń na prawą stronę. Później to samo robimy, ale na przemienie mocno wypychamy bioderko do boku, raz na prawą, raz na lewą stronę. Mocno w bok oczywiście to samo wykonujemy sobie po 8 powtórzeń na każdą ze stron. Tak? Zatrzymujemy. Uwaga, ustawiamy ręce wzdłuż tułowia, prostujemy plecy i robimy skłon do boku, ale nie pochylamy się do przodu ani do tyłu, tylko jak najniżej schodzimy dłonią po naszej nodze, sięgając kolana, wracamy do wyprostowanej pozycji i to samo robimy sobie na drugą stronę. Coraz niżej sięgamy i tutaj również to ćwiczenie wykonujemy. Robimy sobie po 8 powtórzeń na jedną stronę, 8 powtórzeń na drugą. Pamiętamy, żeby plecy były wyprostowane, nie pochylamy się do przodu ani do tyłu, w linii prostej, najlepiej stanąć sobie przed lustrem, bokiem do lustra i wówczas to ćwiczenie doskonale widzimy, czy wykonujemy je prawidłowo. Okay. Zatrzymujemy, teraz ramiona, staramy się kręcić mocno do tyłu, tak? Spinamy z tyłu łopatki, to również po 8 powtórzeń i to samo robimy sobie do przodu, ćwiczymy, tak? Rozruszamy ramiona. Jeśli już mamy to opanowane po 8 powtórzeń, możemy rozpocząć cały zakres ruchu, czyli do tyłu, mocno wdech, opuszczamy ręce, wydech, wdech, dłonie się łączą przed sobą, tak? Wdech, wydech, wydech i wydech. Ok, to samo robimy do przodu, czyli dłonie złączone i łączymy je tutaj przed sobą, tak? Wdech, wydech i krążenia. Jeżeli komuś się uda, możemy zrobić na przemian, czyli jedna ręka krąży do przodu, druga do tyłu, na przemianie. Próbujemy sobie koordynacyjnie, tak? I to samo robimy z drugą, czyli ta, która kręciła do przodu, kręci w tył i zamiana. Okay. Tak, wyciągamy sobie dwie ręce wysoko do góry i wyciągamy się do sufitu, raz lewą, raz prawą dłonią, mocno dotykamy palcami sufitu. Nasz wzrok kierowany jest równy do góry i wyciągamy cały góra. Ok. I opuszczamy. Jedna ręka na udzie, drugą unosimy w górę. Mocnym skrętem wraz z ręką przyklejoną do głowy. Mocno pokrążamy. 3, 2, 1. I zamienimy sobie na drugą stronę. 3, 2, 1. Jeszcze raz rozciągamy. 3, 1. I zamiana. Raz, 2, 3. Ok, zatrzymujemy się. Rączki dajemy sobie na bioderku. I zaczynamy sobie marsz. Z wysokim unoszeniem kolan. Dołączamy sobie do tego ręce. Tak. I maszerujemy. Jeśli mogę, to coraz szybciej zaczynam maszerować, coraz energiczniej. To jest taka szybsza rozgrzewka. Robimy sobie około 5-10 minut, w zależności od tego, na ile ktoś może sobie pozwolić. I zatrzymujemy się,
robimy głęboki wdech nosem i wypuszczamy ustami. Okay. Teraz przejdziemy sobie do pozycji podporu przodem, czyli do klęku podpartego. Stajemy sobie przed materacykiem, wyciągamy mocno ręce w górę, powolutku staramy się dłoni dosięgnąć do materaca i jedziemy wzdłuż, tak, do klęku podpartego. Zatrzymujemy się w tej pozycji. Uwaga, wyciągamy prawą rękę w przód, blisko głowy i opuszczamy. Robimy to sobie 8 razy, jedno powtórzenie, wyciągnięcie, ręka, palce idą jak najdalej do przodu, rozciągamy i opuszczamy. Wdech i wydech. Wydech, wydech, wydech i wydech. To samo robimy sobie na drugą rękę. Wyciągamy jak najdalej, palce wyciągnięte przed siebie i opuszczamy. I to samo, wydech, puszczamy wydech, wydech i wydech. A robimy sobie również te powtórzenia, 8 powtórzeń na jedno. Następnie odrywamy jedną rękę, sięgamy mocno do sufitu, zerkamy za naszą dłonią, opuszczamy i wyciągamy drugą. Samo do góry wyciągnij, opuść i zmiana. Mocno unieś w górę wdech, opuść wydech, zerknij za swoją dłonią wdech, opuść wydech. Zatrzymujemy. Teraz uwaga, wyciągamy prawą rękę w przód i lewą nogę. Staramy się zatrzymać tą pozycję. Wytrzymujemy około 3 sekund i robimy zamianę. Druga ręka, lewa w prawą. Zatrzymujemy. Wytrzymujemy około 3 sekund oczywiście i robimy zmiany. To samo powtórzenie robimy sobie po 8 powtórzeń. Staramy się w tym ćwiczeniu zatrzymać równowagę. Pamiętamy, ręka przy głowie, palce obciągnięte, noga na poziomie przedłużenia kręgosłupa i zatrzymujemy. Wytrzymaj. Teraz uwaga, prawe kolanko zatrzymujemy przed lewym, dotykamy materaca i nasza noga wędruje w tył. Dotykamy prawym kolankiem przed lewe, kładziemy na materacu i odkrywamy nogę do tyłu. Samo powtórzenie, tak? Kolanko przed lewem i odkrywamy nogę w tył. Dokładamy na materac i odkrywamy nogę do tyłu. To samo robimy sobie na drugą. Czyli lewa przed prawe kolano i odpychaj nogę do tyłu. Samo lewa przed prawą, odepchnięcie w tył jeszcze. Lewa przed prawą i odepchnięcie do tyłu. Ok, zatrzymujemy. Teraz uwaga. Szeroko rozstawiamy nasze kolana, łączymy sobie stopy i daleko, mocno siadamy pośladkami na stopach. Ręce wyciągamy w przód, czoło kładziemy na materacu i w tej pozycji zatrzymujemy się przez chwilkę i wracamy znowu do pozycji klęku podpartego i znowu daleko, mocno rozciągamy. Zatrzymujemy i wracamy do pozycji klęku podpartego i jeszcze raz rozciągamy, zatrzymujemy tą pozycję i wracamy z powrotem. Ok, rozluźniamy, kolanka wracają już do normalnego rozstawienia i teraz uwaga. Robimy to ci grzbiecie, czyli mocno gardzimy się, luźna głowa w dół, wdech i opuszczamy. W dół brzuch, wciskamy mocno do dołu. Materaca, druga szyja przed siebie, wydech, wdech, i opuszczamy brzuch do materaca, wydech, jeszcze raz. Wydech i wydech, jeszcze raz. Wydech i wydech. Ok, siadamy sobie. Teraz pokażę parę ćwiczeń w pozycji siedzącej. Wyciągamy nasze nóżki do przodu, tak? Nabieramy mocno powietrza, robimy głęboki wdech i pochylamy się do przodu, starając się złapać za czubki palców. Jeśli się nam uda, możemy złapać się za pięte, a jeżeli nam to wyjdzie już lepiej, możemy złapać się za kostki i sięgnąć głową do kolan i wracamy z powrotem na matę. Ok, teraz uwaga, uginamy sobie kolanka, siadamy bliżej maty i schodzimy do pozycji leżącej. Wykonamy kilka ćwiczeń w pozycji leżącej. Kładziemy się, nóżki są ugięte,
ręce wzdłuż tłowia, ale również możemy sobie ręce ułożyć pod głową, szeroko rozłożyć ramiona. Dłonie trzymamy pod głową, łopatki są przyklejone do materaca. I uwaga, powoli przyciągamy raz prawe kolano, raz lewe kolano do klatki piersiowej. Tak? Przyciskamy, staramy się dociągnąć kolankiem do klatki piersiowej i zatrzymać. Wydech jest w momencie przyciągnięcia kolanka, jest wydech, odkładamy nogę w dech. Wydech, w dech. Wydech, w dech. To ćwiczenie umiem powtórzyć sobie większą ilość razy. Teraz równocześnie staramy się dwa kolana przyciągnąć do klatki piersiowej i opuszczamy. Wydech i wdech. Tak? Przyciągnij kolanka do klatki piersiowej i opuść. Jeszcze. Przyciągnij kolana i opuść. Jeśli dla kogoś to ćwiczenie jest zbyt trudne, wykonuję tą pierwszą serię. Przyciągnij kolanko. OK. Teraz można. Przyciągamy kolano. Chwytamy się za kolanka i czoło kierujemy do kolan. Zatrzymujemy się przez chwilę w tej pozycji i swobodnie ręce odkładamy do tyłu. Nogi wracają na swoje miejsce, czyli na materac. I jeszcze raz przyciśnij kolanka i odłóż ręce do tyłu. Przyciśnij kolana do klatki piersiowej. Czoło kierujemy w kierunku kolan i wracamy z powrotem. OK. Rozłóż ręce do boku i stopy przylegają do ziemi i przekładamy kolanka raz na lewą stronę, tak żeby stopy nie odrywać od podłogi i to samo na prawą. Swobodny, naturalny ruch. Nie odrywamy, tylko dociągamy raz na lewą stronę kolankami, tak? Raz na prawą stronę. Jeszcze raz dociągamy. Raz na lewą stronę, okay? Raz na prawą stronę. Wyciągamy. OK, zatrzymujemy się. Uwaga, ręce składamy sobie wzdłuż. I teraz unosimy biodra w górę i opuszczamy na materac. Unosimy bioderka i opuszczamy. Jeszcze wydech i wydech, wydech i wydech. Również to ćwiczenie wykonujemy większą ilość powtórzeń, niż ja tu pokazuję. Wdech i wydech. OK. Łapiemy się teraz za kolanka. Przyklejamy czoło do kolan i próbujemy taką kuleczką unieść się do góry, czyli do siadu, potwar, hop i wracamy, tak? Teraz uwaga, robimy sobie siad wyprostowany, nóżki uginamy, dłonie dajemy pod pośladki, mocno klatkę piersiową wypychamy do przodu, patrzymy się przed siebie i przez chwileczkę zatrzymujemy się w tej pozycji, otwieramy mocno klatkę piersiową, trzymaj, tak? I wracamy. Teraz uwaga. Spróbujemy zrobić takie ćwiczenie rozciągające, czyli w szerokim rozkroku. Tak? Ręce obie są wyciągnięte do tyłu, nogi skierowane. Oczywiście każdy robi taki rozkrok, jaki może uda mu się wykonać. Jedna ręka zostaje z tyłu przyklejona do materaca, a drugą sięgamy do naszej stopy. Raz jedna i zamiana. To samo robimy na drugą stronę. Raz na lewą stronę. Raz na prawą stronę. Jeszcze raz. Oczywiście to ćwiczenie również wykonujecie większą ilość. Raz. Teraz uwaga, staramy się wyprostować nasze plecy proste, ręce skierowane do boku. Teraz rączki przenosimy w przód i staramy się pokryć jak najdalej do przodu, sięgając naszymi rękoma coraz dalej. Jeżeli możemy, to próbujemy położyć łokcie. Tak. I pochylamy głowę w dół i wytrzymujemy sobie w tej pozycji. Jeśli komuś się uda zrobić taką rzecz, czyli dotknąć obiema dłońmi do swoich stóp i sięgnąć głową do podłogi, to już jest świetnie. Wracamy powoli do góry. Siadamy sobie jeszcze w siadzie skrzyżnym. Tak? Zatrzymujemy się w tej pozycji, wyprostować się. Głęboki wdech, nabieramy to i wypuszczamy ustami. Głęboko wdech nosem i wypuszczamy ustami. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Myślę, że te ćwiczenia sprawią Wam troszkę przyjemności, a jeżeli będzie taka potrzeba, to wkrótce może postaramy się o to, aby te ćwiczenia jeszcze poszerzyć o jakieś inne wzmacniające. Cześć, Beata!